Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 15 października 1946 roku. Wtorek. Dwa ogniwa potencjału gospodarczego. W niedzielę rozpoczął się we Wrocławiu drugi zjazd przemysłowy ziem odzyskanych przy współudziale najwybitniejszych przedstawicieli polskiego świata gospodarczego. Problem zrastania się żywych ludzi z ziemią odwiecznie polską już nie istnieje. Stanęliśmy twardo na Mazurach i na Warmii. Pracujemy ze wzrastającą energią na Opolszczyźnie i na ziemi lubuskiej. Wparliśmy się mocno w tereny zachodniego Pomorza, a baza polskości, jaką stał się Szczecin, utwierdza nas w głębokim przekonaniu, że w niedługim już czasie będzie on węzłowym portem dla masowego przeładunku węgla i towarów tekstylnych wysyłanych ze Śląska korytem Odry. Inauguracyjne otwarcie Akademii Handlowej w Szczecinie. Wczoraj Szczecin przeżył swój wielki dzień. Uroczysta inauguracja wykładów w Akademii Handlowej, pierwszej wyższej uczelni w naszym mieście, stanie się nie tylko ważnym wydarzeniem w naukowym życiu odwiecznie polskiego Szczecina, ale stanowić ona niewątpliwie będzie nowy rozdział w mocniejszym jeszcze zespoleniu Pomorza Zachodniego z resztą kraju. Anglia interesuje się Szczecinem. Ambasador brytyjski Cavendish Bentinck zwiedza port. 14 bieżącego miesiąca samolotem ambasady brytyjskiej w Warszawie przyleciał do Szczecina ambasador Cavendish Bentinck. Pobyt w Szczecinie miał na celu zapoznanie się z warunkami pracy portu szczecińskiego, a to w związku ze szczególnym zainteresowaniem, jakie angielskie sfery żeglugowe przywiązują do komunikacji morskiej i stosunków handlowych ze Szczecinem. Pan ambasador stwierdził, że port szczeciński może już podjąć normalne czynności żeglugowo-przeładowcze, jakkolwiek względem technicznego uzbrojenia przedstawia się jeszcze skromnie. Tym niemniej mogą tu już przybywać i być rozładowywane wszystkie statki morskie średniej wielkości, a więc i statki ze zbiorowymi ładunkami UNRWA. Bezpieczeństwo dla statków i załogi jest zapewnione, a organizująca się obecnie administracja portowa na czele z doświadczonymi i fachowymi urzędnikami portowymi z Gdyni daje rękojmię sprawnej i szybkiej obsługi statków. Obniżenie podatku od uposażeń. Od pewnego czasu dają się słyszeć skargi, że obciążenia podatkowe wynagrodzeń pracowników są zbyt wygórowane. Podnoszone są dezyderaty pod adresem Ministerstwa Skarbu, wskazujące na konieczność rychłego załatwienia tej sprawy. W związku z tym Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, że obecnie są w toku prace mające na celu zmianę przepisów o podatku od wynagrodzeń w kierunku uwzględniającym słuszne postulaty świata pracy. Przewidziane jest m.in. podwyższenie minimum wynagrodzenia niepodlegającego opodatkowaniu i złagodzenia progresji podatkowej. Sklepy robotnika wydawać będą towary włókiennicze. Wojewódzki Wydział Aprowizacji i Handlu zawiadamia, iż dla osób, które korzystały z kart żywnościowych pierwszej kategorii w miesiącach kwietniu i czerwcu i dokonały rejestracji kart odzieżowych za drugi kwartał bieżącego roku, punkty rozdzielcze towarów włókienniczych spółdzielni spożywczej Robotnik wydawać będą towary włókiennicze. Towary włókiennicze mogą być pobrane przez posiadaczy kart odzieżowych indywidualnie lub też zbiorowo poprzez zakłady pracy. W wypadku pobierania towarów włókienniczych zbiorowo, zakłady pracy powinny sporządzić zapotrzebowanie towarów oraz dołączyć upoważnienie do odbioru i oświadczenie rad zakładowych, że zgadzają się na zbiorowe pobranie towarów, że przyjmują odpowiedzialność za sprawiedliwy rozdział, jak również, że nie wystąpią z pretensją o zamianę wydanych artykułów. Ogłoszenia drobne. Radioaparat wielolampowy, luksusowy. Dla Duchowskiego 24.